Zwykła kartka papieru, nic specjalnego. Posyp ją brokatem. O, pojawia się straszny napis. Zombie. Na początek będzie ci potrzebny długopis. Zdejmij skówkę. Nałóż na długopis warstwę kleju. Przyklej do niego kawałek materiału tak, aby nie zakrywał części pod skówką. Odetnij nadmiar. Załóż skówkę z powrotem. Przyklej papierową rękę do górnej części. Sklej złączenie gorącym klejem. Pokryj całą dłoń gorącym klejem, żeby była grubsza. Pomaluj rękę farbą. Przyklej mały kawałek bandaża do złączenia. I pokryj resztę długopisu takim samym materiałem. Narysuj pisakiem szczegóły. Krew, blizny i brud. Teraz możesz straszyć swoich kolegów w klasie. Mogę pożyczyć długopis? Jasne, jeśli lubisz zombie! Do tego pomysłu będą ci potrzebne gumki do mazania. Ołówkiem narysuj kość na gumce. Teraz weź ostry nóż do kartonu. Ostrożnie! I obetnij dokładnie gumkę według konturu. Przytnij krawędzie. I oczyść je, żeby się nie kruszyły. Zrób kolejną kość. Gotowe! Obie są fajne i wygodne. Wypróbuj je. Teraz będzie ci potrzebny mały notes. Przyklej arkusz kolorowego papieru z postrzępionymi krawędziami do okładki. Przyłóż do okładki rękę z wystawionymi dwoma palcami. Odrysuj kształt. Narysuj linie, kości i blizny. Narysuj wystające kości z nadgarstka. Teraz pomaluj rysunek różnymi odcieniami fioletu pędzlem średniej grubości. Wygląda bardzo naturalnie. Dodaj trochę czerwonej farby. Pogrub kontury i weź klej. Posmaruj nim osobne linie w taki sposób. Weź trochę brokatu i posyp nim obrazek. Strzepnij nadmiar. Teraz twoja straszna okładka notesu jest gotowa. Śmiertelnie imponujące. Teraz potrzebujesz kawałka tektury i szpulki włóczki. Zaokrąglij rogi tektury. Narysuj twarz zombie cienkim pisakiem. Oczy, nos w kształcie serca i blizny. Jasna sprawa. Dodaj zęby. Teraz weź nóż do kartonu i przetnij górny szereg zębów, nie dotykając krawędzi. Musi gryźć. Dasz mu umrzeć z głodu? Teraz weź włóczkę i przyklej ją dookoła oczu w kształt spirali. Zakładka jest gotowa. Twój zombie nigdy nie straci miejsca. Daj mu ugryźć to, gdzie skończyłeś. Okropne przypomnienie. Do kolejnego pomysłu przyda ci się puste opakowanie po chipsach. Odetnij dolną część nożem do kartonu. Teraz weź arkusz jasnego papieru piankowego. Wytnij taki zielony kształt. Przyklej go do opakowania. Przyklej oczy, zęby i kosmyk. Narysuj źrenicę i uśmiech długopisem. Zrób dziewczynę dla twojego zombie. I włóż do pudełeczka różne ważne przedmioty. Wow, kto by pomyślał, że żywe trupy mogą być takie przydatne? Do tego pomysłu przyda ci się żelowy długopis i piłka ping-pongowa. Przy pomocy wykałaczki uformuj kolce z modeliny. Pokryj nimi piłeczkę. Teraz pomaluj swojego przyszłego jeża srebrną farbą. Następnie przyklej do kuli koniec łańcucha. Owiń nim skówkę i przymocuj go do długopisu. Teraz to nie tylko długopis, ale i broń. Mogę stawić czoła każdemu zombie! Teraz będzie ci potrzebny tekturowy folder. Wytnij go w kształcie domu z oknami i płotem. Weź pędzel i farby. I pomaluj arcydzieło. Teraz weź drewniane patyczki. I pokryj nimi okna.
Zrób napis z kostek z literkami. I nie zapomnij położyć na drzwiach łańcucha. Folder w stylu zombie jest gotowy. Na pewno jest jedyny w swoim rodzaju. Teraz przydadzą Ci się plastikowe oczy, spinacze do papieru i pompony. Gorącym klejem przyklej jedno oko do spinacza. Teraz potrzebna Ci będzie nitka. Owiń ją wokół palców. I przyklej do tylnej części oka. Przykryj złączenie pomponem. Super! Wielkookie zakładki zombie! Dają radę! Oto dziwny sposób na ponowne użycie pojemnika po jedzeniu. Połóż na nim obrazek zombie. Odrysuj go niezmywalnym markerem. Zrób to samo z innymi obrazkami. Wytnij obrazki według linii. Połóż je na papierze do pieczenia na blaszy i włóż do piekarnika na kilka minut. Obrazki zmniejszyły się i stwardniały. Pomaluj je farbami akrylowymi. Kiedy farba wyschnie, przyklej obrazki do agrafek. I przyczep naszywki, gdzie dusza zapragnie. Naszywki są teraz bardzo modne. Szczególnie, kiedy są tak ekskluzywne. Teraz będziesz potrzebować pudełko od tiktaków i temperówki. Wyciągnij górną część opakowania od tiktaków i ostrożnie przetnij jej dolną część nożem do kartonu. Włóż temperówkę do pudełka tak, aby otwór na ołówek był na wysokości dziurki na tiktaki w pudełku. Włóż górną część z powrotem i weź modelinę. Pokryj nią pudełko. Uformuj głowę z zielonej modeliny w taki sposób. I zrób na niej czapkę. Przyczep głowę do białego tła. Zrób ciało. Przyklej oczy potwora i dodaj siniaki pod oczami pędzlem. Dodaj cienie i narysuj usta. Temperówka będzie gotowa do użytku, jak tylko modelina stwardnieje. Otwórz wieczko, naostrz ołówek i zamknij wieczko. I wcale nie jest straszne. No, może troszkę. Teraz będzie Ci potrzebna drewniana linijka. Odwróć ją. Zrób napis zombie z tyłu niezmywalnym, cienkim markerem. Narysuj linię pod spodem i pokoloruj ją. Teraz narysuj zombie. Raz, dwa, trzy. Dodaj kilka elementów. Kwiaty, rękę wystającą z ziemi, nietoperze. I używaj linijki do woli. Kto by pomyślał, że apokalipsa zombie jest na wyciągnięcie ręki? Teraz pokażemy Ci transformację białego kubka. Narysuj na nim oczy niezmywalnym markerem. Dodaj nos. Przekrzywiony, złowieszczy uśmiech. I zęby. Pomaluj go. Zrób swojemu zombie mózg z błyszczącego, czerwonego, gorącego kleju. Pomaluj go cienkim pędzelkiem. Poczekaj, aż kubek wyschnie i wypełnij go. Potrzebujemy więcej artykułów biurowych. Teraz będziesz potrzebować pędzla i tubki od brokatowego kleju. Odetnij szyjkę. Włóż pędzel do tubki. Połącz je gorącym klejem. I owiń czarną nitką w ten sposób. Pomaluj tubkę i pędzel, aby były jednolitym tłem. Zrób motywacyjny napis czarną farbą. Pędzle są gotowe. Zombie nie mają szans. Notes jest nowy, ale okładka jest zniszczona. Jak możemy ją naprawić? Weź czystą kartkę papieru takiego samego rozmiaru co okładka. Zrób na niej rysunek. Podarte ubrania, martwe spojrzenie, szczękę z dziurami. Tak, to prawdziwy zombie. Teraz weź pisaki i pokoloruj zombie. Ale nie całkowicie. Zostaw niektóre części białe. Właśnie tak. Nie zapomnij pogrubić konturów czarnym markerem, żeby zombie wyglądał jeszcze bardziej spektakularnie. Teraz weź klej i pędzel. Posmaruj klejem niepomalowane części. Posyp je brokatem. Strzepnij nadmiar. Zrób to samo ze wszystkimi niepomalowanymi częściami. Przyklej nową okładkę na notes. Odnowiony notes jest gotowy do użytku i do strachu. Jest lepszy niż oryginał.
Podobały Ci się nasze lifehacki zombie? Które najpierw wypróbujesz? Który podobał Ci się najbardziej? Daj nam znać w komentarzach. I jeżeli jesteś nowicjuszem, nie zapomnij subskrybować i kliknąć ikonę dzwonka, żeby jako pierwszy wiedzieć o naszych nowych filmikach. Nie zapomnij dać nam wielkiego lajka, jeśli Ci się podobało.